Kronikę z marca, kwietnia i początku maja rozpoczynamy od widowiska zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet przez uczestników grupy Flash Zone. Spektakl pod tytułem Kobiety jak te kwiaty odegrano dwukrotnie w Domu Kultury w Gołdapi, używając zamiast standardowego ognia lamp LED-owych. Świętami wielkanocnymi mogliśmy zakupić zarówno ozdoby, jak i smaczne regionalne jedzenie. Za sprawą kolejnej edycji kiermaszu wielkanocnego pod tytułem Jajeczko z rzeżuszką, gołdapianie i goście poczuli świąteczny klimat zakupów. W przedszkolu Dzień Teatru świętujemy już od kilku lat, trwa cały tydzień. Między innymi w gołdapskim parku odbyły się pierwsze powiatowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Na zainteresowanych czekały konsultacje ze specjalistami w dziedzinie autyzmu oraz profilaktyki uzależnień. O 15:30 wystartowała sztafeta, w której wzięło udział około 100 osób. Wydarzenie miało na celu przybliżenie mieszkańcom informacji na temat dziecięcego autyzmu. Pokazy i warsztaty rękodzielników, rzemieślników oraz prezentacja wytwórców regionalnej żywności miała miejsce w czasie 7. już edycji ekopikniku. Najmłodszym na pewno spodobała się przejażdżka konno czy liczne słodkie przekąski. Na dorosłych czekały regionalne przysmaki oraz rękodzieło. Święto drugiej na świecie i pierwszej w Europie Konstytucji przypada na 3 maja. Gołdapskie obchody w centrum rozpoczęto od hymnu państwowego. Następnie głos zabrał burmistrz, odczytany został apel poległych. Delegacje złożyły kwiaty. Na zakończenie zagrała gołdapska szkoła muzyczna. Będzie tylko gorzej. Mówić nagraj tam ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do mnie. O tam? Tak. Dzień dobry. Walki o to, że to nagrywaj. I znowu się spotykamy. Cześć. Co słychać?